Kolekcja szkła i porcelany zaprojektowanych przez Erykę Trzewik-Drozd i Jana Sylwestra Drozda jest nowym nabytkiem działu sztuki Muzeum Śląska Opolskiego. Obejmuje ona obiekty pojedyncze, jak i zestawy projektowane przez tych artystów do produkcji przemysłowej, jak również dzieła unikatowe. Porcelana stanowi niewielką część tej kolekcji. Prawie w całości są to projekty Eryki Trzewik-Drozd, która zanim zatrudniła się w Hucie, przez kilka lat pracowała w zakładach porcelany Bogucice. Dla tych zakładów przygotowywała serwisy obiadowe, garnitury do kawy czy herbaty. Projektowała także drobną galanterię, jak świeczniki, wazony oraz figurki. Wśród zgromadzonych w naszej kolekcji porcelanowych dzieł Eryki wyróżnia się serwis do kawy o nazwie Luna. Zaprojektowany został w 1963 roku. Niepowtarzalny fason tego serwisu wpisuje się w nurt ówczesnego wzornictwa lat 50. i 60. Bardzo nowoczesnego, upraszczającego formę i zdobienia. Zwróćmy uwagę na kształt naczyń. Dzbanek, mlecznik i cukiernica jest obła, wydłużona wrzecionowato. Uchwyt dzbanka i mlecznika zawija się do góry. Forma tych naczyń nasuwa skojarzenie z antycznymi lampkami oliwnymi. Stąd mąż pani Eryki nazywa je żartobliwie olejarkami. Wydłużoną formę mają także spodki od filiżanek. Nasza Luna posiada żółto-białą kolorystykę, ale popularną dekoracją był szary natrysk z wybieraniem w formie cienkich kreseczek. Serwis ten uznany został za ikonę śląskiego designu. Dziś jest bardzo poszukiwany przez koneserów ze względu na wyjątkową urodę i rzadkość, a dla nas jest bardzo cennym nabytkiem. Drugi prezentowany na wystawie serwis do kawy, nazwany na cześć męża Jaś, zaprojektowany został w 1964 roku. Tu również mamy ciekawe rozwiązania kształtu naczyń, widoczne zwłaszcza w pokrywach dzbanka i cukiernicy, stożkowatych, nieco wygiętych w jedną stronę, z owalnymi zagłębieniami. Zaś dekoracja w postaci dwóch nieregularnych pasów nadaje niepowtarzalny wygląd naczyniom. Oprócz serwisów prezentujemy na wystawie także pojedyncze przedmioty projektowane przez artystkę, wazoniki, świeczniki oraz figurki. W tych ostatnich uwidacznia się talent rzeźbiarski artystki. Eryka Trzewik-Drozd, zdając na studia do Wrocławskiej Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych, marzyła o malarstwie lub rzeźbie. Namówiono ją na Wydział Szkła. Jednakże to upodobanie do rzeźbiarskiego kształtowania, zwłaszcza postaci ludzkiej, pozostało i znalazło właśnie wyraz w figurkach. W przedmiotach tych widzimy nowatorskie podejście do formy, uproszczonej, minimalistycznej. Wśród nich uwagę zwraca postać kobiety w eleganckiej sukni, przypominającej barokowe stroje. To figurka z serii Pierwszy bal, zaprojektowana w 1960 roku. Zwróćmy uwagę jeszcze na dwie paterki, które wpisują się w ten minimalistyczny trend. Prosty kształt, brak dekoracji. Można by pomyśleć, że mamy przed sobą przedmioty zupełnie nam współczesne. Kolekcję prezentujemy na wystawie stałej poświęconej powojennemu wzornictwu w ceramice i szkle, projektanci na Śląsku Opolskim ze Śląska Opolskiego.